Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich przygód na świecie hardcore. Dziś rozpoczynamy drugi sezon, który zapowiadałem wam już od dawna. Moim celem jest oczywiście przeżyć jak najwięcej dni na tym świecie, zdobywając wiele fajnych przedmiotów, jak i tworząc różnego rodzaju farmy. Poprzedni świat skończyliśmy na 1000 dniach i bardzo chciałbym w jakiś sposób przebić to, co tam zrobiłem, ale na nowszej wersji i nowym świecie. Jeżeli cieszysz się z powrotu serii, nie zapomnij zostawić łapkę w górę i wyzwanie ode mnie to 20 tysięcy lajków. Pokażcie swoją moc. Na ten film poświęciłem jakieś 50 godzin razem z montażem, więc będzie mi bardzo miło, jeśli docenisz moją pracę i zostawisz suba na kanale. Zbliżamy się do 1 000 000 subów i kto wie, może nawet uda się tego dokonać w tym roku. Rozsiądźcie się wygodniej, przed wami pierwsze 100 dni drugiego sezonu w Minecraft Hardcore. Swoją przygodę rozpocząłem od pojawienia się na nowym świecie. Postaram się wrzucić wam w opis seed świata, gdyby ktoś z was był nim zainteresowany. Pojawiłem się na dość rzadkim biomie, jakim są nowe bagna w otoczeniu pustyń. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było oczywiście ścięcie drzewa i stworzenie drewnianego kilofa, którym wykopałem znajdujący się nieopodal węgiel. Przy okazji zebrałem też trochę kamienia, by ulepszyć nieco swoje narzędzia. Zauważyłem na horyzoncie wioskę, a jak wiemy, jest to jedna z najlepszych struktur na początku rozgrywki. Udałem się więc w jej kierunku, uważając, by przypadkiem nie wpaść do jakiejś jaskini po drodze. Biegnąc brzegiem, zebrałem trochę trzciny, by później móc z niej zrobić chociażby książki. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po dotarciu do wioski, było zabezpieczenie jak największej liczby villagerów. Wiedziałem, że trochę tu zabawię i nie chciałem mieć później problemów z zombiakami. Przy pomocy motyki zabrałem hejbale znajdujące się w wiosce i dzięki temu zyskałem dostęp do sporej ilości jedzenia na pierwsze dni. Kiedy zachodziło słońce, starałem się oświetlić nieco teren wokół wioski. Jednym z celów na całą serię jest prawie nie używać łóżka. No chyba, że fantomy będą już nie do zniesienia. Dzięki temu będę miał więcej czasu na progres. Zasadziłem wzdłuż brzegu trzcinę i niedługo potem odwiedziłem mnie pierwsi goście. Dwa zombiaki, z którymi na szczęście poradziłem sobie bez większego problemu. Korzystając z reszty nocy, by nie latać po pustyni, kopałem się w dół w nadziei na jakieś surowce. Udało mi się znaleźć żelazo i usłyszałem także szkieleta. Okazało się, że pod wioską znajduje się opuszczona kopalnia. Zdecydowałem, że nie będę do niej schodził, dopóki nie zdobędę lepszej zbroi. Następny dzień, można by powiedzieć, był takim oficjalnym początkiem. Rozpocząłem go od ubicia Iron Golema, by zdobyć dodatkowe żelazo. Mając podstawowe narzędzia, wiaderko z wodą i jedzenie, postanowiłem udać się na mały eksplor, który rozpocząłem od powrotu do miejsca, gdzie pojawiłem się pierwszy raz na tym świecie. Wykorzystałem chunk bordery, by dokładnie zlokalizować centrum tego świata. Będzie mi to potrzebne później. Trzeba przyznać, że zbieranie mangrowego drzewa nie należy do najłatwiejszych. Z pewnością będzie to trzeba jakoś zautomatyzować w przyszłości. Zrobiłem łódkę i udałem się na drugi brzeg. Zbierałem przy okazji większej ilości trzciny. Niedaleko znalazłem ruiny portalu i kolejną wioskę, z której mogłem pozyskać większą ilość jedzenia. Zbierając hejbale przy domku kowala, spostrzegłem w oddali biom wypełniony terakotą. Trafił mi się naprawdę ciekawy świat. W skrzyni u kowala znalazłem całe 7 sztuk obsydianu i wiedziałem, że na pewno będę mógł udać się do Netheru, wykorzystując wcześniej zlokalizowane ruiny portalu. Jako że zachodziło słońce, postanowiłem zabezpieczyć jeszcze trochę wieśniaków, nigdy nie wiadomo, kiedy będę ich potrzebował. W jednym z domków znalazłem wielki piec, którym mogę szybciej przepalać rudy. Zabrałem go więc ze sobą i pozbyłem się Iron Golema, po czym schroniłem się w jednym z domków. Na spokojnie ogarnąłem sobie narzędzia i cały ekwipunek, po czym ubiłem Creepera i jako że wkrótce miał wstawać nowy dzień, skoczyłem do łóżka. Dnia drugiego udałem się w pobliże ruin portalu. Miałem jedzenie, narzędzia i tarczę. Byłem gotowy, by sprawdzić Nether, a przynajmniej tak sądziłem. Przy okazji zrobiłem niedawno 100 dni w samym Netherze, być może przez to miałem więcej pewności siebie. W portalu znajdowały się dwa płaczące obsydiany. Nie mogłem więc od tak odtworzyć portalu. Najpierw musiałem się pozbyć tych bloków, a jako że nie miałem jeszcze diamentowego kilofu, to zabudowałem się i żelaznym kilofem powoli wykopywałem zbędne bloki. Znalezionym w skrzyni fire charge'em odpaliłem portal i z lekkim strachem wbiłem do portalu. Całe szczęście pojawiłem się na Warp Forest, więc nie musiałem obawiać się piglinów czy hoglinów. Zdobyłem trochę bloków i kiedy zbudowałem sobie schody, ruszyłem w poszukiwanie twierdzy. Nie trwało to długo, bo zaraz za rogiem ukazała się jej część, razem z pierwszym Wither Szkieletem na powitanie. Ostrożnie podbudowałem się do struktury i o mało nie zostałem ubity przez Wither Szkieleta. Wycofałem się i zadałem ostateczny cios siekierą, po czym wypadła mi jego czaszka. Takiego szczęścia nie mogłem zmarnować. Postanowiłem się wkopać do środka, bo na otwartej przestrzeni byłem zbyt łatwym celem dla latających mobów. Jakimś cudem bezpiecznie wkopałem się pod zrespionego wyżej Blaze'a i wypadł mi z niego pierwszy Blaze Rod. Następnego dnia wkopałem się w pobliże spawnera i bardzo uważałem, by przypadkiem nie dać się podpalić. Chciałem zdobyć więcej blazerodów, by nie musieć później wracać do Netheru. Jak widzicie, nie szło mi najlepiej, ale przynajmniej byłem w miarę bezpieczny i mogłem w spokoju kolekcjonować blazerody. Po zdobyciu 8 prętów postanowiłem opuścić teren twierdzy i udać się w pobliże portalu. Zanim jednak wyszedłem z Netheru, postanowiłem jeszcze zdobyć trochę enderpearl, by móc zlokalizować stronghold. Przy okazji udało mi się także zdobyć potkę odporności na ogień od piglinów. Mimo że nie była mi jakoś bardzo potrzebna, i tak dobrze jest ją mieć w ekwipunku. Kiedy zdobyłem wszystkie potrzebne enderpearly, mogłem spokojnie wyjść z Netheru, stworzyłem łuk i przygotowałem najpotrzebniejsze
najpotrzebniejsze przedmioty, a następnie udałem się do wioski zdobyć trochę strzał od Fletchera. Kiedy ekwipunek miałem już gotowy, rzuciłem okiem kresu i udałem się na poszukiwanie Strongholda. Niedaleko pustyni znalazłem część sawanny oraz kolejny biom z czerwonym piaskiem. Po małej drzemce zlokalizowałem nowe ruiny portalu, w których znalazłem złote buty z mendingiem i ruszyłem dalej. Usłyszałem sporo zombiaków i okazało się, że pod nosem znajdował się ich spawner. Po małej walce w skrzyniach spawnera znalazłem pierwszy name tag i płytę Otherside, którą pamiętam jak szukałem dość długo na świecie singla. Ewidentnie szczęście trwało nadal. Kierowany okiem kresu wciąż przemierzałem kolejne biomy. Wreszcie byłem blisko Strongholda, ale nie mogłem wkopać się w dół, nie będąc w 100% pewien. Zużyłem przez to kilka oczu, ale wreszcie wiedziałem, gdzie mam się wkopywać. Będąc na poziomie minus 11, znalazłem coś, czego nie miałem w planach znaleźć. Dokopałem się do niebezpiecznego terenu, zamieszkującego przez Wardena. Dodatkowo było to Ancient City. Szansa na naprawdę fajne przedmioty, ale absolutnie nie byłem gotowy, by wbić się tu na eksplorację. Zrobiłem sobie tylko schody na przyszłość i wróciłem do szukania Strongholda. Postanowiłem wkopać się na różnej wysokości w bok, wiedziałem, że jestem blisko. Nie wiedziałem tylko, gdzie dokładnie znajdę to, czego szukam. Usłyszałem za ścianą moby i wreszcie udało mi się dokopać do Strongholda. Na całe szczęście nie miałem większego problemu zlokalizować portal roomu, ale prawie 3 dni na szukanie to i tak sporo. Od razu przygotowałem sobie na później miejsce na portal do Netheru i kiedy wszystko miałem gotowe, wskoczyłem rozprawić się ze smokiem. Trafiła mi się naprawdę mała wysepka, w dodatku z dość niskimi wieżyczkami. Wiele razy bywałem w Endzie, ale ta należała definitywnie do najmniejszych, jakie widziałem na swoich światach. Chwilę się pomęczyłem z zestrzeleniem wszystkich kryształów, po czym kiedy smok zleciał na środek, zaczaiłem się na niego w picie i grzecznie czekałem na okazję do ataku. Pomimo tego, że go nie widziałem, instynktownie uderzałem go w jeden punkt. Po dwóch, trzech takich rundach pozostało mi tylko dobić go kilkoma strzałami. I smok był pokonany. Po walce wbiłem 66 level i zebrałem jajo smoka na pamiątkę. Po czym od razu dostałem się w pobliże bramy i przy pomocy trapdora wślizgnąłem się do niej. Podbudowałem się na sporą wysokość, a następnie zwiększyłem render distance i wypatrywałem End City. Liczyłem na to, że zauważę gdzieś takie ze statkiem. Zaoszczędziłoby mi to sporo czasu na później. Od dali dostrzegłem całkiem sporą strukturę, w dodatku miałem w nim szansę zdobyć moją pierwszą parę skrzydeł. Pozostało się tylko tam dostać. Następnego dnia dostałem się w pobliże statku i wykorzystując enderperłę dostałem się na jego pokład. Po pokonaniu Shulkera wewnątrz udało mi się zdobyć moją pierwszą elytrę. W skrzyni znalazłem trochę złota, żelaza i diamentów oraz naprawdę dobry hełm z Prot 4. Później po małym starciu z Shulkerami znajdującymi się na pokładzie ruszyłem na dalszą eksplorację. Chciałem znaleźć jak najwięcej dobrych przedmiotów, by nie musieć się martwić robieniem enchantu. Przy okazji chciałem też zdobyć trochę łusek Shulkerów pod Shulker Boxy, chociaż nie było to takie łatwe ze słabszym armorem i narzędziami. W kolejnej skrzyni znalazłem więcej żelaza i całkiem przyzwoitą diamentową łopatę. Przez resztę dnia starałem się uporać z Shulkerami i zdobyć dodatkowe łuski na Shulker Boxy. Jako że nie miałem ze sobą papieru czy prochu, moim jedynym sposobem, by dolecieć do kolejnego End City, było podbudowanie się na sporą wysokość i użyć elytry do szybowania. Dostałem się na kolejny statek, więc nowe skrzydła były w zasięgu ręki. Mój Shulker powoli zapychał się przedmiotami. Łącznie udało mi się zdobyć 3 elytry, więc byłem bardzo zadowolony. W kolejnej skrzyni znalazłem enchantowany kilof z wydajnością 4 i mendingiem. Dodatkowo starałem się zbierać nasiona buraków, gdyż są dość cenne. Gdyby nie wiaderko wody, z pewnością nie przeżyłbym tej całej eksploracji. Kulki Shulkerów może i nie są bardzo niebezpieczne, ale w dużych ilościach na pewno irytujące. Zanim wróciłem do bazy, skoczyłem jeszcze do pierwszego statku, który znalazłem, bo przez Shulkery nie udało mi się wcześniej zdobyć głowy smoka. Tak udało mi się zdobyć 3 parę skrzydeł, sporą ilość potek, kilku fajnie zenchantowanych części zbroi i narzędzi. Mogłem ze spokojem wrócić do bazy, chociaż Endermanowi nie do końca się spodobało to, że pozbyłem się ich szefa. Ponownie, gdyby nie wiaderko, mogłoby się to dla mnie źle skończyć. Jako że pękła mi moja żelazna siekiera, wykorzystałem kilka zdobytych diamentów, by zrobić sobie nową. Jeszcze przed wyjściem z Endu postanowiłem wykorzystać kilof z wydajnością 4 do wykopania sporej ilości obsydianu, do portali i ewentualnych Ender Chestów. Dzięki całej wyprawie do End City zdobyłem nie najgorszy diamentowy armor. Pierwsze 10, a w zasadzie 11 dni było bardzo udanych, ale jako że nie spałem od wielu dni, odwiedziły mnie fantomy. Szybko się z nimi rozprawiłem i od razu przystąpiłem do małego ogarniania terenu pod budowę pierwszej farmy z villagerami. Jedyny problem był taki, że żelazna łopata nie miała na sobie niezniszczalności, więc dość szybko ją wykorzystałem. Następnego dnia wykopałem trochę kobla i stworzyłem nowe piece, by przepalić wcześniej wykopany piasek. Później zszedłem do opuszczonej kopalni, by pozbierać tory. Jako że nie miałem farmy żelaza, to był najszybszy sposób, by ewentualnie transportować villagerów w późniejszym czasie. W jednym z korytarzy znalazłem kolejny spawner zombiaków, a w skrzyniach kolejne złote jabłko. Dzięki czemu mógłbym uleczyć zombie villagerów. Cały dzień poświęciłem na eksplorację opuszczonej kopalni. Przy okazji wykopywałem trochę żelaza czy innych znalezionych rud. Kiedy wyszedłem z kopalni, ponownie zaatakowały mnie fantomy, ale nie miałem z nimi większego problemu. Jednak diamentowa zbroja to dobry armor. Wrzuciłem do przepalania wykopane żelazo i przygotowałem kolejne przedmioty potrzebne do zbudowania villager breedera. W międzyczasie zaatakował mnie topielec z trójzębem. Pomyślałem, że to dobra okazja, by spróbować go zdobyć. Niestety tym razem nie miałem szczęścia. Ani się obejrzałem, wstał nowy dzień. Skoczyłem na szybko po rzeczy, które zostawiłem w pobliżu ruin portalu. Później zahaczyłem jeszcze o farmera, by wyhandlować kilka emeraldów. Następnie zebrałem trochę drewna, którego potrzebowałem do budowy farmy. Do jednego Shulkera odkładałem sobie wszystkie potrzebne przedmioty, by ich później
nie szukać i nie przerywać budowy, bo czegoś mi zabraknie. Następnie udałem się do Netheru, by zebrać trochę glowstone'a i przerobiłem jednego z villagerów w wiosce na kleryka, dzięki czemu miałem dostęp do małej ilości redstone'a. Shulker miałem już prawie przygotowany, ale brakowało mi jeszcze kilku przedmiotów, m.in. dirt, na którym mógłbym zasadzić uprawy, dzięki czemu villagerzy będą się rozmnażać w nowej farmie. Potrzebowałem też kilka łóżek, na szczęście w wiosce miałem ich sporo. Szukając innych wiosek, natrafiłem niedaleko na outpost villagerów, a w nim znalazłem mój pierwszy róg. Cały czas kontrolowałem zużycie elytry, nie chciałem mieć przykrej niespodzianki spadając z wysokości, tym bardziej bez feather falling. Potrzebowałem jeszcze odrobiny mączki kostnej, którą najszybciej mogłem zdobyć z Netheru. Wtedy też dostałem osiągnięcie oznajmiające, że odwiedziłem wszystkie biomy w tym wymiarze. Przy okazji znalazłem kolejną twierdzę. Następnie zebrałem trochę bloków kości i jako, że miałem ze sobą potkę odporności na ogień oraz dobry armor, podskoczyłem na chwilę do twierdzy, by zdobyć nether warty do potek, a także zapolować na blazy. Po powrocie do bazy przy pomocy motyki z fortuną rozmnożyłem sobie marchewki, których potrzebowałem do farmy villagerów. Kiedy przygotowałem sobie wszystkie przedmioty, sprawdziłem, gdzie dokładnie znajdują się czanki spawna i czy obszar, w którym chciałem zbudować farmę, znajduje się właśnie na nich. Okazało się, że wioska jest w idealnym położeniu, dzięki czemu większość farm będzie na nich działać 24/7. A jest to dość ważne, tym bardziej, żeby za bardzo nie awczyć na tym świecie. Dzień 14 oraz 15 poświęciłem na stworzeniu pierwszej farmy, która miała dać mi nieograniczoną ilość villagerów. Poradnik nie był tu potrzebny, ale gdybyście szukali fajnego i prostego designu, to wpiszcie sobie wyszukiwarkę Villager Breeder. Jest tego trochę. W pierwszej kolejności odmierzyłem całą przestrzeń pod wyłożenie ziemi, na środku zostawiłem dwa bloki, których będzie woda. Nad nią stawiamy dwa kompostowniki i na nich glowstone, by oświetlić uprawy. Zabudowujemy villagerów i tworzymy małą pułapkę dla małych wieśniaków przy pomocy trapdoorów. Później dodajemy mały mechanizm z torami, który ułatwi nam transport wyrośniętych villagerów i po zbudowaniu praktycznie całej farmy przyszła pora na transport dwóch wieśniaków. Dodatkowo, by zabezpieczyć ich przed piorunami, postanowiłem zbudować nad nimi szklany dach i nad nimi dodałem piorunochron. Znaczy się dwa, bo chciałem, żeby było symetrycznie. Farma była już 100% gotowa, a ja postanowiłem zaopatrzyć się w ryby i udomowić kota znajdującego się w wiosce. Dzięki niemu będę miał spokój od fantomów oraz creeperów, które lubią się zakradać i wysadzać nam różne rzeczy. W międzyczasie ponownie walczyłem z topielcem trzymającym trójząb, ale i tym razem nie udało mi się go zdobyć. Jeszcze tej samej nocy po raz trzeci walczyłem, by zdobyć trójząb, ale bezskutecznie. Chyba bez lootingu się nie obejdzie. Po kilku rybach miałem nowego przyjaciela, który będzie mnie chronić przed wrogimi mobami. Następnego dnia udało mi się złapać pojawienie się pierwszego małego villagera. Farma była gotowa i działała, a ja mogłem zająć się kolejnymi rzeczami. Pierwszą z nich było udanie się do Strongholda i zbudowanie portalu do Netheru, by usprawnić całą podróż. Napotkałem na swej drodze piramidę, ale poza odrobiną TNT i kilkoma przedmiotami nie znalazłem w niej nic ciekawego. Przez długi czas szukałem miejsca, w którym wkopywałem się ostatnio. W końcu go znalazłem i zanim zająłem się budową portalu, skoczyłem do biblioteki zabrać tyle książek, ile zdołam. Później wybudowałem nowy portal do Netheru. Następnie poprzez End wróciłem do bazy. Spostrzegłem kolejnego topelca z trójzębem, ale jak możecie się domyśleć, i tym razem nie miałem szczęścia. Dnia 17 zebrałem trochę drewna, by stworzyć lekterny i trochę półek z książkami. Później pozbierałem trochę trzciny i pozbyłem się nieproszonych gości, z których uzyskałem dwie liny. Później starałem się wyekspić nieco kartografera i kleryka. Potrzebowałem sporej ilości emeraldów do wyhandlowania mendingu i innych przydatnych enchantów. W nocy wrzuciłem jednego villagera do łódki i szukałem dobrych enchantów. Dość szybko udało mi się znaleźć mending, więc jeden z OP enchantów miałem już z głowy. Zablokowałem villagera i sprowadziłem do niego zombiaka, by go zaraził. Jedyne, czego sobie nie przygotowałem, były potki osłabienia. Stworzyłem więc nowy portal do Netheru i udałem się w poszukiwanie brązowych grzybów. Potki miałem już gotowe, ale jako, że cały proch zużyłem na fajerwerki, musiałem zaczekać na noc, by zapolować na creepera. Przez resztę dnia starałem się wyhandlować dodatkowe emeraldy od kartografera. Później przy pomocy nowego lekterna szukałem kolejnych enchantów. Nie trwało to długo, bo po kilku próbach trafiłem Unbreaking 3. Postanowiłem więc przenieść nowego librariana w pobliże wcześniej już zarażonego z mendingiem. I grzecznie czekałem na zachód słońca. W nocy sprowadziłem drugiego zombiaka i poszedłem zapolować na creepera. Kiedy potki miałem już gotowe, rzuciłem je na zombie villagerów i potraktowałem ich złotymi jabłkami. Teraz wystarczyło tylko czekać. Żeby nie siedzieć bezczynnie w pobliżu bazy, polowałem na creepery. Potrzebowałem prochu do fajerwerek i kolejnych potek. Po małym polowaniu skoczyłem jeszcze na szybko do Netheru po więcej złota na kolejne jabłka. Czułem, że jednorazowe uleczenie nie da mi takich cen, jakie chciałem. Następnego dnia pierwszy z villagerów był uleczony, ale po sprawdzeniu ceny okazało się, że dostałem naprawdę sporą zniżkę. Nie zmieniło to jednak mojego celu, by uzyskać najniższe ceny. Tak czy inaczej wykorzystałem okazję i kupiłem kilka książek z Unbreakingiem 3. Kiedy cena spadła do jednego emeraldu za książkę, zakupiłem jeszcze kilka, by wbić villagera na wyższy poziom. Opłaciło się to, bo kolejnym enchantem był Prot 4. Idealną zbroję miałem więc na wyciągnięcie ręki. Pozbyłem się więc zombiaków, by dać pracować wieśniakom i spróbować wyekspić ich bardziej. W bardzo krótkim czasie miałem cały shulker wypełniony książkami z Unbreakingiem, Mendingiem i Prot 4. Opłaciło się farmić tych emeraldów przez kilka dni. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było dodanie enchantów na wszystkie trzy zdobyte elytry, dzięki czemu nie musiałem się obawiać, że nagle mi się zniszczą. Zaraz po tym stworzyłem idealną klatę i poszedłem nabić więcej expa u villagerów. Następnie skoczyłem do Netheru po więcej drewna i stworzyłem sobie pełny enchant. Przez resztę nocy enchantowałem zbroję i narzędzia. Dnia 20 udało mi się stworzyć
stworzyć całkiem przyzwoity łuk z Infinity. Dodatkowo prawie cały armor miał idealne enchanty. Zdecydowałem się więc zapolować konkretnie na creepery, bo może i elytry miały niezniszczalność, lecz nie miałem zbyt wielu fajerwerek, by sobie polatać. Na następny dzień sprawdziłem Villager Breeder i zebrało się naprawdę sporo wieśniaków. Później ruszyłem do Netheru wykopać tunel, którym będę mógł szybciej dostać się do Endu. Udałem się więc na odpowiednie kordy, stworzyłem portal i mogłem dzięki niemu szybciej dostać się do Endu. Jako że miałem lepszy armor i niezniszczalną elytrę, postanowiłem udać się do End City, by zapolować jeszcze na łuski shulkerów i zdobyć nowe przedmioty. Nawet z lepszym ekwipunkiem shulkery wciąż były bardzo irytujące. Dzięki Silk Touchowi na Kill Offie mogłem przy okazji zbierać sobie Ender Chesty. Znalazłem ich całkiem sporo, a to wszystko w jednym wielkim End City. Choć chwilę zajęła mi cała eksploracja, to przynajmniej zdobyłem sporo dobrych przedmiotów, które później z pewnością będą przydatne. Po powrocie do bazy nałożyłem Mending na Kill Off z Fortuną i zabrakło mi trochę expa, by mieć naprawdę dobry miecz z lootingiem. Wykorzystując nowy łuk i miecz z lootingiem 3, polowałem przez resztę nocy na creepery, by odrobić straty po eksploracji End City. Następnego dnia trochę pohandlowałem z villagerami, później wybrałem się do jaskini zdobyć trochę węgla, bo wciąż potrzebowałem go do pochodni czy przepalania. Mogłem użyć oczywiście lawy, ale nie miałem jeszcze takiego dostępu do żelaza, by robić sobie wiaderka. 25 dnia wciąż siedziałem w jaskini, zbierając dodatkowo redstone, którego potrzebowałem do kolejnej farmy. Oczywiście miałem sporo zabawy z wrogimi mobami w cave'ach, więc poważnie zastanawiałem się nad tym, by pozbyć się ich na stałe. Jedynie creepery były jakoś bardziej przydatne, bo mogłem sobie nafarmić prochu do fajerwerek na później. Znalazłem też trochę diamentów, a to była idealna okazja dla mojego kill-offa z Fortuną. Nie do końca pamiętam, o co tutaj chodziło, ale chyba próbowałem, by szkielety same się poubijały. Miałem ich serdecznie dość. Po tej małej eksploracji jaskiń miałem całkiem przyzwoitą ilość redstone'a i innych surowców. Następne dwa dni poświęciłem na gromadzeniu przedmiotów potrzebnych do zbudowania bardzo wydajnej farmy żelaza. Będzie to ta sama, którą robiłem na poprzednim świecie, jako że jest bardzo wydajna i nie tak trudna do stworzenia. Plus, wygląda naprawdę ładnie. W międzyczasie odwiedził mnie wędrowny handlarz, więc postanowiłem zakupić od niego muszelki, przynajmniej nie będę ich musiał później szukać. Co do farm, które zamierzam budować w serii, to postaram się oznaczyć twórcę danej farmy w opisie lub w kartach. Skoczyłem do Netheru po kwarc na komparatory i sporą część przedmiotów miałem już gotowych, by zacząć działać. Jako że zamierzałem zbudować farmę blisko pustyni, a sandstone zbiera się najszybciej, to pomyślałem, że to właśnie ten blok będzie głównym budulcem farmy. Chciałem, by znajdowała się jak najbliżej spawna, więc na wysepce po drugiej stronie jeziora rozświetliłem nieco terenu i kiedy wszystkie surowce miałem przygotowane, przystąpiłem do budowy farmy, zaczynając od systemu do kolekcjonowania żelaza oraz mączki kostnej z kwiatków. Na całe szczęście miałem przy sobie mojego kotka, więc problemów z fantomami, można by powiedzieć, nie miałem. Ewentualnie trochę przeszkadzały mi pająki. Można śmiało powiedzieć, że od 28 dnia rozpocząłem na grubo budowę farmy żelaza. Łącznie chciałem zbudować 3 moduły po 4 odnogi, czyli łącznie daje to tak jakby 12 mini farm żelaza połączonych w jedną konstrukcję. Kiedy skończyłem najważniejszą część odpowiadającą za gromadzenie surowców, rozpocząłem pracę nad samymi platformami. Do budowy użyłem także szkła w kolorze białym, który sprawił, że całość wyglądała jeszcze ładniej. Farma przede wszystkim powinna dobrze działać, ale skoro ma być na spawnie i często będę ją widywał, przydałoby się także, by dobrze się prezentowała. Skupiłem się więc na dwóch aspektach jednocześnie. Całą budowę musiałem kilkukrotnie przerywać przez ataki fantomów i polowaniu na creepery, bo dodatkowe fajerwerki pomogły mi nieco sprawniej budować całą farmę. Po stworzeniu pierwszych 4 odnóg i ogarnięciu mechanizmu pod zombiaka, odtworzyłem go ze wszystkich pozostałych stron, a następnie przygotowałem i zabudowałem przestrzeń, gdzie znajdować się będą wieśniacy. Wielokrotnie brakowało mi surowców, bo sama farma zużywa naprawdę spore ilości bloków, w tym ścian i całkiem sporą ilość redstone'a, jak na początkową rozgrywkę. Wszelkie repeatery czy komparatory, dodatkowo pistony, wymagały ode mnie wielokrotnego latania po jaskiniach czy kupowania redstone'a od kleryka. Po kilku dniach cały pierwszy poziom farmy był gotowy i jedyne co musiałem zrobić, to odtworzyć go jeszcze 2 razy. Później zostanie tylko transport zombiaków oraz villagerów. Oczywiście brzmi to tak, gdyby cały proces był łatwy i szybki. Zapewniam każdego, kto zamierza się zabrać za taką farmę na survivalu. Budowa jest wyczerpująca i długa, ale z pewnością warto na nią poświęcić trochę czasu, by mieć później ogromne pokłady żelaza do beaconów czy innych projektów. W międzyczasie, zanim skończyłem wszystkie platformy, zarażałem kilka razy moich villagerów, by kupić name tagi, których potrzebowałem do zombiaków. Sądziłem, że zaoszczędzę czasu, respiąc zombiaki bezpośrednio przy komorach farmy. Niestety respiły się na nich same creepery i pająki. Nie było rady, musiałem to zrobić w klasyczny sposób. Łatwe to oczywiście nie było, bo zombiaki niby głupie, ale doskonale wiedziały, jak mnie dorwać, nie wpadając do przygotowanej dziury. Nieraz musiałem nieźle ryzykować, by zaciągnąć takiego gagatka tam, gdzie być powinien. Z każdym kolejnym zombiakiem szło mi coraz sprawniej, ale wciąż musiałem ich złapać całkiem sporo. Miałem tylko nadzieję, że z villagerami pójdzie mi łatwiej. W końcu po kilku dniach latania i sprowadzania mobów, wszystkie zombiaki były na swoich miejscach i pozostało mi dokończyć w 100% platformy oraz sprowadzić po 3 villagerów do każdej komory farmy. Dnia 42 postanowiłem nieco odpocząć od samej farmy żelaza, musiałem jeszcze poczekać na wszystkich villagerów. Wpadłem na pomysł, by stworzyć farmę slime'ów. Mógłbym dzięki temu mieć dostęp do slime bloków i tym samym różnego rodzaju TNT duperów i innych mechanizmów. Pierwszym krokiem było zlokalizowanie slime chunka. Jest to proste przy pomocy strony chociażby chunk base. Wklejacie tam seed
świata i jedyne co musiałem zrobić, to zlokalizować Chang w grze na odpowiednich kordach, a następnie wkopać się na 20 wysokość. Jako że wymagało to ode mnie sporej ilości kopania, wyznaczyłem sobie całą przestrzeń do wykopania, tworząc korytarze. Następnie udałem się do twierdzy, zapolować na Wither szkielety i zdobyć pozostałe dwie czaszki Withera. 43 dnia po zdobyciu wszystkich trzech czaszek kopałem się na poziom Deep Slate'a, a następnie z respiem Withera. Walka nie była szczególnie trudna, ale stwierdziłem, że nie chce mi się za bardzo marnować czasu na takiego przeciwnika. Miałem o wiele ważniejsze plany do zrealizowania. Po pokonaniu Withera wróciłem do bazy i przygotowałem tory, by przetransportować kilku villagerów. Chciałem, by farma działała choć w malutkim stopniu, bo inaczej nie dam rady stworzyć beacona i tym samym farma slime'ów, a raczej całe kopanie przestrzeni pod nią, będzie trwało wieki. 44 dnia o mało nie zginąłem od uderzenia w ziemię zlatując elytrom. Na szczęście dobry armor uratował mnie, bo byłaby to głupia śmierć. Sporym problemem okazały się zasilane tory, których za bardzo nie miałem, więc skoczyłem na szybko do netheru pozbierać trochę złota. Po dodaniu nowych torów wreszcie miałem pierwszą trójkę villagerów przetransportowaną do farmy. Jednak żaden golem się nie pojawił, bo zrobiłem jeden podstawowy błąd. Żeby wszystko zadziałało, wieśniacy muszą choć raz użyć łóżek i, o ile się nie mylę, stacji roboczych. Zabudowałem więc na noc zombiaka, by nie straszył villagerów. Kiedy wzeszło słońce, odblokowałem zombiaka i momentalnie pojawił się pierwszy iron golem. Pierwsza z 12 części farmy była w pełni funkcjonalna i rozpoczęła się produkcja żelaza. Teraz musiałem jeszcze poprowadzić resztę torów do każdej z komór i przetransportować pozostałych villagerów. W nocy pierwsza z trzech części farmy była gotowa. Przez kolejne dwa dni robiłem cały czas to samo. Rozstawiałem tory i transportowałem wieśniaków do swoich komór. 47 dnia wydarzył się mały wypadek. Jeden z villagerów po wyciągnięciu z wagonika skoczył prosto do zombiaka. Na szczęście wystarczyło sprowadzić kolejnego na jego miejsce. Wreszcie 48 dnia cała farma była gotowa. Wszystkie zombiaki oraz villagerzy byli na swoich miejscach. Pozostało jeszcze uporać się z jednym problemem. Nie wiem kiedy, ale musiałem przypadkowo wylać wodę na lawę i zmieniła się w kobla, przez co golemy gnieździły się w jednym miejscu, ale nie mogłem z nich pozyskać żelaza. Po małych poprawkach i wstawieniu nowej lawy kolejnych problemów już nie było i mogłem się cieszyć ogromnymi ilościami żelaza, które napływały do moich skrzyń. Resztę nocy poświęciłem polując na creepery, zużyłem sporą ilość fajerwerek podczas budowy farmy żelaza. Zanim zabrałem się za budowę farmy slime'ów, zająłem się jedną małą i prostą farmą z villagerami, z której będę mógł później pozyskać sporo jedzenia i ewentualnych upraw do handlowania, gdybym je takich potrzebował. Tu akurat korzystałem po części z poradnika, więc linka pewnie wrzucę wam w kartę. Polega to na praktycznie tym samym systemie co Villager Breeder, ale z tą różnicą, że mamy 4 sekcje, w każdej znajduje się jeden farmer, a na środku villager, do którego będą zrzucane uprawy. Dzięki minecartom z hopperami wszystkie przedmioty trafiać będą do przygotowanych skrzyń pod farmą. Dość szybko się z nią uporałem i jedyne co mi zostało, to sprowadzić wieśniaków i nadać im odpowiednie trady. Dzięki czemu będę mógł później wyhandlować od nich emeraldy, gdybym takich potrzebował. Po przetransportowaniu villagerów stworzyłem jeszcze pod farmą system sortujący, dzięki czemu wszystkie uprawy będą fajnie uporządkowane. Każdą z 4 sekcji dodatkowo zabudowałem szkłem, by chronić wieśniaków od ewentualnych piorunów, czy po prostu, by całość wyglądała lepiej. Przez kilka następnych dni ogarniałem farmę slime'ów. Dzięki zgromadzeniu sporej ilości żelaza w skrzyniach byłem w stanie stworzyć odpowiednią do zrobienia beacona ilość bloków żelaza. Biłem się pod ziemię na wcześniej przygotowanym slime chunku, rozstawiłem beacon i aktywowałem efekt haste 2. Tu stało się coś dziwnego. Pomimo tego, że pierwszy raz stworzyłem beacon, gra nie poinformowała o nowym osiągnięciu. Na liście wciąż było nieaktywne. Po ponownym ustawieniu beacona dopiero załapało. Dajcie znać, czy mieliście kiedyś taką sytuację na swoim świecie, bo jest to trochę dziwne. Tak czy inaczej, po ustawieniu beacona mogłem wykopać łącznie 2 czanki od poziomu 20 w górę. Jako że Kilow dostał w kość, musiałem na chwilę przerwać tworzenie farmy i go naprawić. Czekało mnie jeszcze trochę kopania. Sprzedałem więc trochę szklanych paneli i kupiłem także więcej szkła od villagerów, by szybko odzyskać żywotność Kilofa. Później pozbyłem się beacona i wróciłem do bazy przygotować sobie pozostałe przedmioty do farmy, takie jak półbloki, kilka ognisk, czy też hopperów oraz skrzyń. Potrzebowałem też sporej ilości pochodni, więc skoczyłem jeszcze do pobliskich jaskiń wykopać trochę węgla. Przy okazji szukania węgla natrafiłem na dżunglę i zebrałem z niej trochę bambusów, które również mogą się przydać w późniejszych projektach. Po małych przygotowaniach surowców ruszyłem z dalszą budową farmy. Jedyne co musiałem zrobić, to zbudować platformy o 3 blokach szerokości, co jakieś 2,5 bloku, na których respić się będą slajmy. Kiedy platformy miałem gotowe, potrzebowałem jeszcze wykopać kilka warstw obok slime chunków, by dać większą przestrzeń do respienia się mobów. Skoczyłem więc do netheru wykopać trochę kwarcu i podreperować nieco Kilof. Przy okazji natrafiłem na bastion skarbowy. Pomyślałem, że to dobra okazja zdobyć trochę dodatkowego złota i innych fajnych przedmiotów. W pierwszej skrzyni znalazłem pickstep i trochę sztabek złota. Po ubiciu kolejnej grupki brutali w drugiej skrzyni znalazłem pierwszego debrisa. Po małym zamieszaniu w środku bastionu dostałem się na jego dół i znalazłem tam dodatkowego skrapa i 2 części diamentowej zbroi. Wróciłem do farmy i ponownie stworzyłem beacon z haste 2, żeby wykopać dodatkową przestrzeń obok wybudowanych platform. Stworzyłem pierwszego iron golema i przy pomocy liny podczepiłem go pod sufit, dzięki czemu będzie zwabiał wszystkie slajmy, które zrespią się na wyższych platformach. Drugiego iron golema umieściłem na dole, na kilka bloków wyżej niż sam beacon. Po umieszczeniu golemów kolejnym krokiem było wykopanie jeszcze 3 warstw wokół platform. Czekało mnie więc jeszcze trochę kopania, zanim będę mógł ukończyć i przetestować farmę. Kiedy
przygotowywałem pomieszczenie, znalazłem jaskinię, którą postanowiłem dodatkowo oświetlić. Im więcej mobów nie będzie się mogło zrespić w okolicznych cave'ach, tym lepiej i szybciej działać będzie sama farma. Chwilę mi zajęło oświetlenie całej jaskini, bo przechodziła coraz to większe przestrzenie. Przy okazji udało mi się znaleźć kilka diamentów i zdobyć dodatkowy proch do fajerwerek. Ostatnim krokiem było usunięcie beacona i stworzenie systemu hopperów, które będą kolekcjonować slimebole z mobów. Po wykopaniu dziury, ustawieniu skrzyń, hopperów i wstawieniu ognisk, jedyne co mi pozostało to stworzyć miejsce do awka na wysokości 134 i farma była gotowa. Wróciłem na chwilę do bazy zrobić mały porządek w ekwipunku i przyszedł czas przetestować farmę. 63 dnia, czyli po jakichś 35 minutach awczenia, poleciałem sprawdzić skrzynię i udało się przez ten czas zgromadzić dobre 24 staki slimeboli, czyli ponad 1500 slimeboli pół godziny. Na pewno przy farmie znajduje się trochę jaskiń, które powinny zostać oświetlone, ale taki wynik i tak był dla mnie bardzo zadowalający. Przez resztę nocy bawiłem się slime blokami i próbowałem stworzyć działającą farmę torów. Nigdy jej nie robiłem, a pomyślałem, że to dobra opcja, by nie musieć się bawić w kraftowanie ich. Następnego dnia udało mi się i miałem prostą farmę torów, gdybym ich nagle potrzebował w dużych ilościach. Po zabawie z torami zabrałem się za kolejny projekt, jakim było stworzenie mob switcha, który pozwoliłby mi wyłączyć respienie się wrogich mobów. Dodatkowo chciałem, by był blisko spawna i w razie czego działał cały czas. Miałem różne przygody z chunkloaderami, więc pierwszą wersję postanowiłem zrobić właśnie na chunkach spawna, które zawsze są aktywne. Odmierzyłem 11 chunków od pierwszego, na którym pojawiłem się pierwszy raz na tym świecie i zabrałem się za przygotowywanie przestrzeni. Zamierzałem wypełnić je przemienionymi zombie villagerami. Po wykopaniu dwóch stref zebrałem jeszcze trochę drewna, które miałem przerabiać na patyki i blokować trady u fletcherów. Poprowadziłem toro od villager breedera do miejsca, w którym chciałem blokować i zarażać wieśniaków, by mogli zapełnić tak zwany mob cap. Potrzebowałem do tego całych 70 zombie villagerów, by zablokować respienie się innych wrogich mobów. Tym samym osiągnąłbym tryb peaceful na świecie hardcore. Tutaj nie korzystałem z żadnego konkretnego poradnika, a bardziej sprawdzałem i uczyłem się o chunkach spawnu, ich działaniu i wpływie różnych mobów na wcześniej wymieniony mob cap. Idea była taka, by mieć w boksie potwory, które przemieszczałyby się za mną, kiedy chciałbym włączyć lub wyłączyć respienie się wrogich mobów na świecie. Chwilę mi zajęło ogarnięcie całego redstone'a. Niby prosta zagroda, ale jednak musiałem trochę pogłówkować, bo nie chciałem zrobić czegoś źle. Przy pomocy aktywator raila zombiaki miały być wyrzucane do przygotowanej przestrzeni. Przy pierwszych testach wrzuciłem zablokowanego villagera, ale zauważyłem jeden problem w momencie, gdy chciałem usunąć wagonik. Nie mogłem pozwolić, by został podniesiony przez zombie villagera. Inaczej nie liczyłby się do mob capu i system zwyczajnie by nie działał. Dodałem więc skrzynię z hopperem, który będzie wciągał wagonik, kiedy tylko go rozwalę. Usiłem zombiaka do dwóch zablokowanych villagerów i przeczuwałem, że taki sposób zajmie trochę więcej czasu. Musiałem więc pomyśleć o innym systemie. Zombiak był zwyczajnie zbyt wolny dla villagerów. Zaraz przy stacji roboczej po zablokowaniu przemieszczać miałem wieśniaka do miejsca, którym będzie zarażany, a następnie wrzucany do przygotowanego pomieszczenia. Powoli, ale skutecznie gromadziłem kolejnych zombie villagerów w mob switchu. W nocy przyprowadziłem zombiaka, który podniósł kawałek drewna do miejsca, gdzie będą wystawiani wieśniacy po zablokowaniu trade'ów, a następnie wysyłani do boksa. Przy guziku odsyłającym zarażonego villagera do mob switcha ustawiłem dropper oraz skrzynię, dzięki czemu nie będę musiał ręcznie odliczać każdego wieśniaka, którego zarażę. Wreszcie cały system miałem gotowy i teraz pozostało mi tylko zarazić 70 villagerów i wrzucić ich do przygotowanego wcześniej boksa. Po kilku dniach transportowania wieśniaków miałem już dobrych 30 zombie villagerów w systemie, ale jako że skończyli mi się villagerzy, musiałem póki co zmienić plany. Jako że nalatałem się trochę przy całym mob switchu, ponownie zapolowałem na creepery, by zdobyć więcej prochu na fajerwerki. Kilka następnych dni chciałem poświęcić na rozwiązaniu problemu z expem i uleczaniu przedmiotów. Latanie do netheru czy handel z villagerami nie był najlepszą opcją, a już na pewno nie najszybszą. Postanowiłem więc stworzyć farmę endermanów. Jest prosta w wykonaniu i nie wymaga zbyt wielu surowców. W dodatku chyba na każdym świecie Minecraft taką tworzyłem, więc i poradnik nie był mi do niej potrzebny. Dość szybko zebrałem potrzebne do jej budowy surowce i przystąpiłem do budowy. Zrobienie platformy i przygotowanie miejsca na endermita zajęło mi chyba z 15, może 20 minut. Później wystarczyło tylko rzucić kilka enderpearl, nazwać endermita name tagiem i wrzucić go do wagonika. I tak w kilka dni, wliczając zbieranie surowców, zbudowałem sobie fajną, prostą i wydajną farmę expa w endzie. Naprawienie przedmiotów czy też enchantowanie nie było już dla mnie problemem. Pobawiłem się jeszcze w bazie systemem pod wyrzucanie enderpearl, bo jeden dropper to zdecydowanie za mało przy ilości pereł, jaką można pozyskać z tej farmy. Później czekało mnie trudne zadanie, by wstawić dropery skierowane w dół na platformie, ale całe szczęście elytra okazała się być bardzo pomocna. 75 dnia wykorzystałem część zdobytego doświadczenia, by dokończyć enchantowanie armora. Buty potrzebowały jeszcze Featherfalling 4, a hełm Respiration 3. Po chwili hełm miałem gotowy, a do wykończenia butów potrzebowałem jeszcze odrobinę expa. Cały system wyrzucający perły działał doskonale i mogłem spokojnie gromadzić sobie doświadczenie potrzebne do uleczenia zbroi. Jeszcze tego samego dnia stworzyłem idealne buty, dzięki czemu cały mój armor miał Prot 4, Unbreaking, Mending i kilka dodatkowych zaklęć. Postanowiłem więc wbić się do netheru i zdobyć debrisy. Nie miałem żadnego TNT, a kilka łóżek, więc nie nastawiałem się na zbyt wiele. Po wykorzystaniu wszystkich 6 czy 7 łóżek i wykopaniu tuneli, znalazłem tylko jednego debrisa. Ale i tak byłem w stanie stworzyć sobie pierwszy netherytowy przedmiot, jakim był mój Kill of Silk Touchem. Przez resztę dnia latałem po netherze w nadziei, że znajdę jakieś bastiony, a w nich więcej debrisów.
debrisów. Niestety bezskutecznie. Wszędzie były tylko i wyłącznie twierdze. Wróciłem więc do bazy i przez resztę nocy polowałem na creepery. Następnego dnia rozpocząłem gromadzenie surowców do stworzenia farmy trzciny. Chciałem, by była zrobiona od zera, bez poradników, razem z systemem zbierającym trzcinę i wyrzucającym ją od razu do jednej skrzyni znajdującej się wyżej od farmy. Znalazłem Lush Cave'a nieopodal bazy. Było to dość proste, bo na powierzchni wyrastało drzewo azali. Zebrałem trochę bloków mchu, bo to na nich chciałem zasadzić trzcinę. Po przygotowaniu wszystkich przedmiotów zabrałem się do ogarniania terenu pod nową farmę. Obejrzałem kilka poradników i nauczyłem się prostego mechanizmu rozładowującego minecarty. Wystarczyło kilka komparatorów, czerwonych pochodni i repeaterów. Po małym główkowaniu udało mi się ogarnąć najtrudniejszą część farmy, a przynajmniej tak mi się wydawało. Podłączyłem do systemu dwa dropery z zegarami na target bloki, które będą wypluwać z siebie przedmioty do windy wodnej, a nią cała trzcina miała trafiać do skrzyni położonej na górze. Do windy wodnej wystarczyły tylko soul sand, woda i odrobina wodorostu. Dodatkowo, by przedmioty na pewno dotarły do windy, podłożyłem na ziemi bloki lodu, co znacznie przyspieszyło cały system. Po zbudowaniu całego systemu przyszedł czas go przetestować. Działał dokładnie tak, jak tego chciałem. Teraz tylko musiałem zbudować całą farmę nad systemem kolekcjonującym trzcinę. Zacząłem od wyłożenia dodatkowych zasilanych torów i łącznie farma miała być długa na 32 bloki, więc znajdą się tu 64 sztuki pistonów oraz obserwerów. Po wyłożeniu torów oraz bloków mchu dodałem po bokach schodki, do których zamierzałem wlać wodę, by trzcina mogła rosnąć. Następnie dla dobrego i ładnego oświetlenia użyłem bloków glowstone'a, a następnie wyłożyłem wszystkie pistony i obserwery. Później połączyłem wszystko redstone'em i zabudowałem zielonym szkłem dla lepszego efektu. Dodatkowo całą farmę postanowiłem zabudować, by jedyna jej część była widoczna od góry. Tak po kilku dniach zbudowałem całkiem fajną, ładną i wystarczająco wydajną farmę trzciny. Dzięki niej nie powinienem mieć problemu z papierem na fajerwerki w przyszłości. Po zbudowaniu farmy trzciny wróciłem do transportu villagerów i kontynuowałem pracę nad mob switchem. Przez kilka dni zebrało się trochę wieśniaków, więc większość zombie villagerów miałem już na miejscu i byłem o krok od trybu peaceful na tym świecie. Miałem już 56 zombie villagerów, więc brakowało mi tylko 14, by mob switch był ukończony. Musiałem jednak zaczekać, aż pojawią się nowi wieśniacy w farmie villagerów. Sprawdziłem, jak tam zapasy jedzenia i jak na tak prostą i małą farmę działała naprawdę dobrze. Problemów z jedzeniem nie powinienem mieć już nigdy. Następny dzień rozpocząłem od małych porządków w shulker boxach. Potrzebowałem co najmniej 2-3 do skompletowania przedmiotów do budowy kolejnej farmy. Potrzebowałem do tego naprawdę sporej ilości redstone'a, dlatego zaraz po małych przygotowaniach ruszyłem do jaskini. To był pierwszy raz, kiedy zauważyłem coś dziwnego. Mob switch był na pozycji wyłączonej, ale w jaskini nie było praktycznie żadnego moba. Chciałem dodatkowo zapolować na creepery, skoro już miałem eksplorować jaskinię. Było to bardzo dziwne, ale zdecydowałem się nie przejmować tym póki co i zająć się zbieraniem surowców. W końcu po to tu przyszedłem. Po zdobyciu całkiem sporej ilości redstone'a, lapisu, diamentów, postanowiłem wrócić do bazy i skupić się w dalszym ciągu na gromadzeniu itemów potrzebnych do stworzenia nowej farmy. Po powrocie sprawdziłem, czy faktycznie zombie villagerzy są na czanku, który powinien był nie wpływać w żaden sposób na respienie się wrogich mobów. Musiałem to sprawdzić, ale nie to było dla mnie najważniejsze. Ważniejsze były dalsze przygotowania do budowy farmy. Mowa tu o farmie azali, która może pracować cały czas na czankach spawnu. Dodatkowo produkuje spore ilości drewna, ale też bloków mchu, które często się przydają. Poradnik wrzucam w kartę, więc możecie sobie sprawdzić całą listę przedmiotów potrzebnych do jej zbudowania. Nie jest ona bardzo skomplikowana, ale z pewnością sam nie byłbym w stanie takiej stworzyć. Przez 3 kolejne dni, podążając za poradnikiem, budowałem nową farmę, która miała mi zapewnić sporą ilość drewna oraz bloków mchu. Z pewnością nie była łatwa do zbudowania, ale idąc powoli, krok po kroku, sprawdzając wszystko po kilka razy, byłem pewny, że robię ją dobrze. Po kilku dniach budowania udało mi się i żeby sprawdzić, czy farma na pewno działa, potrzebowałem władować do niej trochę mączki kostnej. Dodatkowo zrobiłem sobie małą instrukcję obsługi, by uruchamiać co należy w dobrej kolejności. Następnie wrzuciłem do dispensera trochę bone meala i uruchomiłem wszystkie zegary w farmie. Po chwili mogłem obserwować, jak pięknie działa i zbiera dla mnie drewno. Byłem z siebie dumny, tym bardziej, że to była jedna z bardziej skomplikowanych farm, jakie budowałem. Dzięki tej farmie powinienem mieć spokój ze zbieraniem drewna, a przynajmniej ołkowego, i do momentu, aż będę miał nieograniczoną mączkę kostną. Pod koniec dnia 90 transportowałem jeszcze ostatnich villagerów do mob switcha i zająłem się sprawdzaniem, co tutaj poszło nie tak. Następnego dnia poszedłem sprawdzić nowo wybudowaną farmę i choć wrzuciłem do niej jakieś 3 staki mączki kostnej, udało mi się z tego zdobyć 2,5 staka samego drewna i trochę bloków mchu. W dodatku nie musiałem zbierać go ręcznie, więc wiedziałem, że to dobra farma, tylko potrzebowałem do niej większej ilości bone meala. Następnie skoczyłem jeszcze raz do jaskini i tak jak się obawiałem, mob switch jednak był na złym czanku, a przynajmniej jego część, która odpowiadała za wyłącznik. Wrogich mobów nie było, więc udało mi się osiągnąć to, co zaplanowałem. Teraz tylko musiałem wszystko naprawić, bym mógł w razie potrzeby włączyć respienie się mobów. Cały błąd polegał na błędnym sprawdzeniu przeze mnie pierwszego czanku spawnu. Byłem pewny na 100%, że pierwszy czank to ten, na którym się pojawiłem zaraz po stworzeniu świata. Dopiero później dowiedziałem się, że niekoniecznie tak musi być. Centrum czanków spawna najlepiej sprawdzić poprzez wyjście z endu bez łóżka lub kompasem. Żeby wam to dodatkowo zobrazować, zainstalowałem moda o nazwie MiniHUD, który dokładnie pokazuje wszystkie czanki spawna, łącznie z blokiem dokładnie przypisanym do pierwszego z nich. Jedyne co więc musiałem zrobić, to przestawić cały mob switch o jeden czank
Cyberpunk dalej. W dodatku nie mogłem sobie pozwolić na jakikolwiek błąd, bo cały wysiłek włożony w ten projekt poszedłby na marne. Pracę rozpocząłem od zniszczenia dotychczasowej przestrzeni i przestawienie jej dalej. To samo musiałem zrobić z całym redstone'em oraz bramą blokującą zombie villagerów. Przez 2 kolejne dni przebudowywałem mob switch pod nowe czanki. Na całe szczęście miałem już design i jedyne co musiałem zrobić, to go przebudować w ten sam sposób. Oczywiście nie obyło się bez niespodzianek, bo zawitał do mnie patrol pillagerów. A że nie chciałem nagle odpalać rajdu, grzecznie się wycofałem i inny pillager pozbył się dla mnie swojego kapitana. Pomieszczenia oraz zagrodę miałem już gotową, teraz musiałem jeszcze przetransportować tu wszystkich zombie villagerów, jednocześnie nie pozwalając im podnieść jakiegokolwiek bloku piasku, którymi ich zabudowałem wcześniej. Pomyślałem więc o przynęcie. Sprowadziłem na drugą stronę villagera, który ściągnął na siebie uwagę zombiaków, dzięki czemu mogłem spokojnie pozbyć się tymczasowej ściany. Następnie otworzyłem starą bramę i ściągnąłem ich do siebie, zamykając wszystkich zombie villagerów w nowej i tym razem na pewno dobrej strefie. Kiedy zaszło słońce, przyszedł czas na ostateczny test. Zombiaki były w strefie czerwonej, więc wrogie moby normalnie powinny się pojawiać na świecie. Oddaliłem się od czanków spawna i tak właśnie było. Mogłem więc w spokoju polować sobie na creepery, bo zużyłem sporą ilość prochu, kiedy budowałem farmę drewna. Ostatecznym testem było włączenie mob switcha, by następnie udać się do dużego i ciemnego cave'a i sprawdzić, czy na pewno stworzyłem go w 100% dobrze. Na całe szczęście obyło się bez jakichś niespodzianek. Można więc powiedzieć, że 94 dnia uruchomiłem tryb peaceful na świecie hardcore. Da mi to możliwość tworzenia wielu projektów bez obawy o to, że jakiś creeper znajdzie mi od pleców i wszystko zniszczy. Po małych testach skoczyłem do netheru, by zebrać więcej bloków kości i uruchomić na dłużej wybudowaną niedawno farmę drewna. Później sprawdziłem, jak tam trzcina i było jej dobrych kilka staków. Jak na tak prostą konstrukcję udało mi się z niej zrobić całkiem fajne źródło papieru. Miałem jeszcze odrobinę czasu przed zamknięciem pierwszych 100 dni i skoro chciałem mieć spokój od zbierania drewna, potrzebowałem sporej ilości mączki kostnej. A że farma Wither Szkieletów póki co nie wchodzi w grę, postanowiłem, że będzie to właśnie farma Bone Meala. Od razu zabrałem się za gromadzenie przedmiotów, bo tutaj można by powiedzieć, zaczęła się walka z czasem. Kilka następnych dni poświęciłem zbierając jeszcze więcej redstone'a, tworząc mechanizmy i przygotowując absolutnie każdy potrzebny do budowy farmy item. Nie mogłem sobie pozwolić na jakikolwiek błąd, bo nie będę miał później czasu na zbieranie czegokolwiek. Dnia 98 rozpocząłem budowę farmy mączki kostnej, która w pełnej mocy produkuje ponad 6000 bone meala na godzinę. Oczywiście poradnik wrzucam wam w kartę. Oryginalny design stworzył Ilmango, ale dobrze mi się budowało farmę z innego poradnika. Na całe szczęście większość mechanizmów jakoś ogarniałem, była to po prostu duża i strasznie wyglądająca farma, ale po poprzedniej i moim zdaniem bardziej skomplikowanej wiedziałem, że sobie z nią poradzę. Leciałem na totalnym fokusie i choć szło mi całkiem dobrze, to bardzo szybko uciekały mi kolejne minuty, a dzień setny był tuż za rogiem. Całe szczęście miałem przy sobie mojego kota, bo fantomy tylko by przeszkadzały i wtedy mógłbym się nie wyrobić ze stworzeniem całej farmy. Kiedy zaszło słońce, zacząłem się trochę denerwować, ale farma była praktycznie gotowa, więc nie było opcji, żebym się nie wyrobił. Jeszcze zanim skończyła się noc, cała farma była gotowa i mogłem ją uruchomić. Jest wielka i mimo wszystko dość zaawansowana, ale cieszyłem się, że skończyłem ją przed czasem, by odrobinę ją przetestować. Choć włożyłem do niej dosłownie stak mączki kostnej, sama w kilka chwil wyprodukowała kilka staków i kiedy tylko wszystkie dispensery oraz hopery będą zapchane, reszta zacznie wędrować do skrzynki, a wtedy zostaje tylko podłączyć wszystko do farmy drewna i tym sposobem powinienem mieć spokój z jego zbieraniem przez jakiś czas. Pierwsze 100 dni uważam za ukończone i nie zliczę nawet, ile rzeczy udało mi się osiągnąć w zaledwie tak krótkim czasie. Sam jestem ciekaw, jak rozwinie się ten świat i co jeszcze będę tu mógł zbudować. Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego materiału. Liczę na to, że będziecie chcieli kontynuację tej serii i zostawicie pod tym filmem sporo łapek, gdyż tworzenie takiego filmu zajęło trochę czasu. Pamiętaj, by subskrybować kanał po więcej materiałów i tym samym pomożesz mi dobyć 1 000 000 subów na tym kanale. Jeszcze w tym roku. Kolejnych 100 dni możecie spodziewać się za 2, max 3 tygodnie, bo być może w międzyczasie wleci jeszcze 100 dni na innym świecie, ale tymczasem odsyłam do całej playlisty, jak przetrwałem łącznie 1000 dni na poprzednim świecie. A jest tych filmów naprawdę sporo. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia wkrótce. Pozdro!